Cześć ludzie, jak widzicie, nareszcie wracamy do Predatorów. Tym razem bierzemy się za serię ósmą. Jest to Dutch, oczywiście Jungle Extraction Dutch. I no co? Dobrze, nas to nie było, także spokojnie obejrzymy pudełko. Jest właściwie tego samego typu co zawsze, tylko oczywiście z lekko innymi grafikami. Tu mamy logo pierwszego filmu, zdjęcie figurki. Jakieś tam głupotki, napisane co ma w środku, M16 z granatnikiem. Pistolet, maczetę i nóż. Także jest tego dosyć sporo. Tu figurka jest w samym środku, wygląda bardzo fajnie, także nie mogę się doczekać, żeby go otworzę. Dalej znów zdjęcie figurki, jakiś opis, to akurat na temat filmu jest bardziej niż samej postaci Dutcha. Dostępne figurki w tej ósmej serii. Jungle Extraction Dutch, nie wiem, Jungle Encounter może. Nie pamiętam, jak się ten nazywa, w każdym razie tu jest nowsza wersja klasycznego operatora z pierwszego filmu. Tego z ulepszonymi stawami, tego, który ma więcej ruchu. Co prawda tu jest wykonane, że stane stare zdjęcie, gdzie miał jeszcze stawy V w nogach, ale tu już ma kulki, tak jak te inne Predatory z dwójki, także kto chce może go brać. Bez problemu, na pewno lepiej niż tego starego klasycznego. I to tyle, nie mogę się doczekać, żeby go wyjąć w końcu z pudełka, także dajcie mi sekundę i zaraz wracamy. I hop. Dobra, muszę tylko obniżyć kamerę. Dobra, jak widzicie, Dutch jest już poza pudełkiem, wszystko powyjmowane, nawet udało mi się posadzić na niego wszystkie akcesoria, co oczywiście od razu z miejsca jest wielkim plusem, ponieważ broni ma ze sobą sporo, na szczęście każdą można na nim w jakiś sposób zawiesić. Choć jest problem z tym karabinem, żeby się gdzieś trzymał, no ale to jeszcze można jakoś wybaczyć. W każdym razie, stój tu. W każdym razie w sumie możemy zacząć od broni. To jest to M16. Dosyć ładne, ale już przy nim muszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które niestety są obecne także na reszcie zestawu. Po pierwsze, ta broń jest zrobiona z jakiegoś dziwnego plastiku. Wydaje się po prostu strasznie tani. Nie da się go wyginać, także nieopatrznie można go złapać, przerwać od razu. Także na to trzeba uważać. To jest po pierwsze, po drugie ten paseczek i inne paseczki na figurce również są zrobione z czegoś, co wydaje się strasznie liche w ręce, tak naprawdę. Oczywiście chodzi o to, żeby materiały wyglądały w miarę dobrze w tej takiej małej skali i tak dalej, ale dzięki temu użyto tu strasznie mało plastiku. To jest bardzo cienkie, także również uważajcie, żeby tego nie pourywać. Szczególnie tych tutaj haczyków. No ale oprócz tego broń jest całkiem fajna. To jest plus. A co my tu mamy dalej? Tu jest kabura. Jak widzicie, pistolet jest w nią wsadzony. No oczywiście kabura, właśnie te paski tutaj, to jest to, o czym mówię. Także trzeba uważać, żeby się nie porozrywało. Tu jest pasek przytrzymujący broń. Można ją wyjąć. W ręce pokażę wszystko zaraz, spokojnie. To jest ten pistolet. Z obu stron taki sam. Po lufie powiedziałbym, że to może być Desert Eagle. Z obu dłoni raczej wydaje się, że powinno wszystko trafić do prawej. Palce natomiast są dosyć twarde. Oczywiście da się je odgiąć, bo to mimo wszystko miękki plastik, ale po rozgrzaniu lub trzeba uważać wsadzając. W każdym razie pistolet leży całkiem nieźle, choć jak dla mnie zbyt bardzo celuje w dół, jak widzicie. Trzeba mu trochę dłoń podnieść. Niestety ktoś to tak wymyślił. Trochę szkoda, no ale odpowiednio ustawione będzie dobrze. Przy okazji nie da się złapać ręką cygara w rękę, tak jak przy figurce Duke Nukem. No ale cóż, trzeba to przeżyć. Tak, karabin. Teraz już powinien wejść bez większego problemu. Aha, karabin ma spust tutaj, jak widzicie, także spust oczywiście trzeba złamać najpierw, żeby włożyć ten palec. Oczywiście. I tak, nie da się tutaj przyłożyć do bicepsa broni. No, ten spust to jest po prostu totalna masakra. Powiedzmy, że włożę kawałek palca pod niego.
Na razie. A na szczęście da się, jak widzę, da się złapać ładnie w dwie ręce, dosyć fajnie. Możemy mieć dacze trzymającego karabin w te... O, to jest też bardzo dobre. Tu akurat naprawdę bardzo warto pochwalić chłopaków, że tak się im udało. Tak lub tak. Dacz może strzelać. To jest akurat bardzo dobre. Co, możemy go jakoś pewnie nawet krzywo złapać. Jakby jakieś skillshoty się chciało dodać do tego. Czemu nie? Tutaj za spust. Nie do końca, ale powiedzmy tak. W każdym razie karabin wypadł, ale jest dosyć niezły, to trzeba im przyznać. Karabin się udał. Dalej dwa noże, po pierwsze jeden tu. Pokrowiec oczywiście. Wyjmujemy, dobra, nóż. Nóż ma bardzo cienką rączkę. Także, no właśnie, już widzę, że nie nada się do niczego. Z obu rąk będzie wypadał. Także tu jest porażka. Maczeta, tym razem przypięta do nogi. Tu ma pasy. Szkoda, że pasy są pomalowane w kolorze spodni zamiast na czarno. To niestety będą musiał sobie sam, widzę, dorobić. Ponieważ tu akurat na górze ktoś... Tu na górze ktoś pomalował. Tu się już nikomu nie chciało. Maczeta przypomina tą, którą miał Chris Redfield z Resident 5. Figurce. O figurkę akurat mi chodzi. No. Ona akurat, widzicie, fajnie wchodzi między palce. Tutaj tak, tu tak. To jest akurat bardzo fajnie, także powinienem trzymać całkiem nieźle. Przy okazji oczywiście wygląda jak John Matrix. Wszyscy wiedzą, kim był John Matrix, tego nie muszę mówić. Tu do drugiej ręki niekoniecznie. Lewa łapa jest raczej tylko do trzymania karabinu. Karabina. Karabinowa. Au, dobra. A to tyle, jeśli chodzi o broń. Tak naprawdę jest całkiem nieźle. Duży arsenał może być, tylko trzeba uważać, żeby tego wszystkiego nie połamać. Kamera do góry. Największe propsy oczywiście idą za twarz. O ile Sylwestra Stallone nie potrafią się z nim poradzić do figurek z Rockiego czy do Rambo. Arnold Schwarzenegger wychodzi im genialnie od lat. Każda figurka jest lepsza od poprzedniej. Jak widzicie, trochę żył, twarz, cygaro. Cygaro jest nawet niezłe, choć... Nie wiem, dość wygląda, jakby ono po prostu było w jego ustach, a nie jakby on je specjalnie trzymał. Wydaje mi się, że powinna być jakaś większa góra tutaj w koło bark. W każdym razie bardzo fajnie. Bardzo fajna, unikatowa głowa. Następne figurki takie nie mają. Dalej reszta, wyrzeźbione rękawy, jak widzicie, trochę krótkie. Tak. Fajne rękawiczki, tu jest nawet zegarek. Tu przy okazji jest niepomalowana ręka. Także widać, jak to wygląda tutaj pod farbą, która jest na głowie. I która jest dosyć niezła, choć... Dodge patrzy trochę w lewo. No ale cóż. Tak, to jest oczywiście nałożona ta koszula tutaj na górze. Te dwa granaty także są mięciutkie i są moim zdaniem trochę małe, no ale cóż. Kamizelka, koszula są nałożone, tak jak mówię. Tak to wygląda od tyłu. To można zdjąć, tak jak przy okazji figurek z Evil Dead. Tu jak widzicie, koszula jest zielona. Tu jak widzicie, koszula jest niepomalowana, jest w kolorze cielistym, także... To jest akurat karygodne, bym powiedział tak naprawdę. Wystarczy ten pasek tutaj przesunąć i od razu widać tę koszulę. Właściwie to można przypuszczać, że wystaje mu pofałdowany brzuch. Nie jest dobrze. No ale cóż, ten pas jest ruchomy. Farba na spodniach jest dosyć niezła, oprócz tego, że nie pomalowano tego pasa od maczety. Moro, całkiem fajne. W niektórych miejscach spodnie są ściśnięte paskami, żeby bardziej przylegały do nóg. Buty, moim zdaniem trochę krótkie, małe, ale może Schwarz ma takie stopy. Zakres ruchu jest o dziwo całkiem niezły. Po pierwsze głowa na kulce, więc we wszystkie strony i tak dalej. Tutaj mamy standardowo dwa stawy, jeden w pasie, drugi wyżej. Ruszają się jako tako, mogło być lepiej. No ale wiecie, tutaj nie można za dużo oczekiwać po tej koszuli w końcu. Ręce chodzą bardzo ładnie, widzieliście, że można złapać karabin w obie, także to jest bardzo fajne. Zgięcie tu, ok. Dłoń, bardzo fajnie. A najlepiej ruszają się nogi w udach. Nie wiedziałem, że on tutaj ma stawy kulkowe, takie kreatory. Jak widzicie, są ładnie ukryte po pierwsze, tak?
tutaj. To jest po prostu świetne. Po drugie, całe krocze jest delikatne, jest z gumy. Także nogi wychodzą tak na zewnątrz, znaczy tak do środka, przód, tył. Na zewnątrz tak, że Dutch może zrobić bez problemu szpagat. Bardzo chciałbym, żeby moje ulubione figurki z SIC nauczyły się czegoś takiego. Oczywiście wtedy wypadało, musiałaby być zmiana kulek, na których one są, ale... No cóż, może Japończycy na to wpadną. W każdym razie noga tak. Zgięcie w kolanie. Stopa wygląda jakby była na takich stawach jak teraz Marvel Legends nowe, ale tak naprawdę tu jest po prostu kulka wysunięta. Ale może chodzi we wszystkie strony. Także naprawdę to jest nieźle. To mu trzeba przyznać. Jest to bardzo fajna figurka. Zdecydowanie warto go mieć. Tym bardziej, że to jest ten dusz, którego nie chciałem kupić. Najbardziej zależało mi na tym bagnistym z serii 9. Ale tego kupiłem wyłącznie dlatego, że po prostu bardzo, ale to bardzo fajnie wyglądał na zdjęciach w internecie. On raczej nie będzie z moimi predatorami na półkach właśnie. Predatory zostawię sobie dlatego bagnistego. Jego wrzucę gdzie indziej, może zrobię sobie przy okazji Expendables, czyli inną drużynę. I Dutch na pewno znajdzie tam dla siebie miejsce. A tymczasem kończę, już nie przedłużam. Włożę tylko karabin. No i właśnie, przepraszam przy okazji, że nie mam żadnego predatora dla niego. Ale nie jestem przygotowany aż na tyle do tego. Ups. Kamera mogła być za wysoko, także za to również przepraszam. Ale co tam. W każdym razie warto go kupić. Na pewno wygląda bardzo fajnie do skali z predatorami. I co, bierzcie go dopóki jest jeszcze dostępny. Ponieważ te figurki sprzedają się bardzo, bardzo dobrze. Jest świetny. I tyle. Kupujcie go. Do następnego razu, ludzie. Na razie, cześć.